Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałam pokazać Wam, jak zrobić mozaikowy paznokcie z motywem róży. Listę wszystkich wykorzystanych materiałów zamieszczę na dole w opisie. A teraz przejdźmy już do zdobienia. Zdobienie zaczynamy od nałożenia koloru bazowego. W moim przypadku był to taki piękny błękit z firmy Color Club. Jest to numer AN11 o nazwie Factory Girl. Malujemy najpierw pierwszą warstwę. Zostawiamy na chwilę do przeschnięcia i na to dajemy warstwę drugą. Do wykonania motywu mozaiki użyjemy takich płatków Moro, które są przeznaczone do dekoracji paznokci. Możecie je znaleźć w różnych hurtowniach kosmetycznych, no i oczywiście w internecie jest tego mnóstwo. Płatki Moro układamy na kolejnej warstwie mokrego lakieru. Przy pomocy tutaj patyczka nakładam pojedynczo płatki na paznokcie, lekko je wciskając, wtapiając w jeszcze wilgotny lakier. Jest to trochę czasochłonna technika, niewątpliwie, ale wydaje mi się, że efekt jest tego warty. Wygląda to bardzo ciekawie, nietypowo. Możecie oczywiście stworzyć różne wersje kolorystyczne w zależności od tego, na co macie ochotę. Ja stworzyłam swoją mozaikę na dwóch paznokciach, na środkowym i serdecznym. A kiedy skończyłam już nakładać wszystkie płatki, zabezpieczyłam je top coatem, żeby wyrównać powierzchnię paznokcia i umożliwić sobie wygodniejszą dalszą pracę. Jeżeli podczas malowania ubrudzicie sobie skórki lakierem, to absolutnie nie musicie się o to martwić, ja się nigdy nie martwię. Po prostu wycieramy je pędzelkiem zanurzonym w zmywaczu do paznokci, gdzie się bardzo wygodnie wyciera i nie ma problemu, żadnego stresu. Do stworzenia różyczek użyłam różowego lakieru z firmy Rimmel, jest to numer 322 o nazwie Neon Fest. I do namalowania róż użyłam zwykłego narzędzia do malowania kropek, możecie również posłużyć się małym pędzelkiem albo nawet wykałaczką. Najlepszym sposobem na malowanie tego typu detali, przynajmniej dla mnie, jest wylanie odrobiny lakieru na jakąś powierzchnię łatwo czyszczącą, czyli na przykład metalową albo plastikową, i dopiero korzystanie z tej odrobiny lakieru. Chodzi o to, żeby po prostu nie zostawiać na długo otwartej buteleczki lakieru, bo on wysycha i się niszczy. Malowanie różyczki zaczynam oczywiście od środka. Staram się, żeby płatki do siebie nie dotykały. Taki po prostu jest ten wzór. I stopniowo dodaję coraz więcej płatków, w zależności od tego, jak dużo moją różę chcę namalować. Podobną różyczkę maluję na drugim paznokciu. Zostawiam na chwilę do przeschnięcia, a następnie dodaję drugą warstwę lakieru. Chodzi o to, żeby po prostu nie przebijało nam tło, które jest biało-niebieskie i troszkę widać różnicę w kolorze. Dlatego daję drugą warstwę tego samego różu. Zielonym lakierem dodaję listki naokoło różyczek. Ta zieleń to jest lakier z firmy Vibo z serii Glossy Manicure. Jest to numer 6. Jeżeli malując różyczki albo listki
Ubrudziliśmy sobie skórki lakierem, tak jak ja. Po prostu czyścimy to pędzelkiem zanurzonym w zmywaczu. Na koniec utrwalam wszystko kolejną warstwą top coatu. W moim przypadku jest to serz wit, niezawodny. No i nasze zdobienie jest gotowe. Mam nadzieję, że ten filmik z tutoriale Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie oczywiście łapkę w górę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Postaram się wrzucać coraz więcej takich filmików, również ciasteczkowych, ale to w przyszłości. Na razie dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję do zobaczenia.